Czy on się pali? Czemu się mój samochód pali? Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj nietypowo zagramy sobie w Dusty Trip oraz ukończymy nowy Season Pass, a dokładnie pierwszy. Myślę, że bez przedłużania zbędnego moglibyśmy zaczynać. No i tak, subika, łapeczkę, myślę, że możecie dać. Czeki oto, nie wiem, czy to nawet był rym, ale nieważne. Przechodzimy sobie do naszego Season Passa. Zrobimy sobie jeszcze taki mini opening. No i muszę niestety dokupić dwa poziomy, żeby odblokować naszego Phantom Cara. 78 Robuxów nie jest to jakiś duży wydatek, więc sobie kupujemy. W ogóle to jest nienormalne, że trzeba ukończyć ten Season Pass 5 razy, żeby odblokować tego jakiegoś Royal Rovera, ten samochód. Ale my się tym nie przejmujmy, ja tego nie będę niestety robił, bo to byłoby, nie wiem, kupować chyba by trzeba było te wszystkie Season Passy czy inne takie, wiecie. No po prostu kupować wszystkie levele za Robuxy, a my sobie wyekwipujmy nasz nowy pojazd. I taki oto piękny nowy Phantom Car oraz wagon, czyli tak się nazywa ten oto pojazd. Załóżmy jakąś skórkę na niego. Ta nie. Takie drewno to myślę, że nie. Coś takiego. To jest całkiem ciekawe. Jeszcze na... O, takie coś można zrobić. Na początku sobie przetestujemy Phantom Cara za ekskluzywny Season Pass. No i zaczynamy. Lecimy do lobby przygotować. W ogóle niedawno wszedł jakiś nowy update i można kupić za 1700 Robuxów Cybertrucka. Tragedia, tak szczerze. Nuke Launcher za 700. Ta gra staje się pomału pay to win. Jeszcze sobie odbierzmy to. Revive'a. A, jeszcze opening sobie zróbmy, no bo czemu nie? Otwieramy. A dokładnie to spinujemy i czy coś ciekawego? No nie, powtórka niestety. Skin crate. Może coś trafimy. W ogóle ten Sport Cube Car jest strasznie podobny do tego Fantoma, którego przed chwilą odblokowaliśmy, tylko że taki mniejszy tył, tak mi się wydaje. Żeby też ludzie mogli go zdobyć. Nie wiem, czy on jest szybszy, czy jakiś wolniejszy. Ten, nie wiem, w ogóle czymś się różni. My jeszcze sobie zaspinujemy 3 razy. I cały czas powtórki. Ale w sumie się nie dziwię, bo strasznie małe procenty są na tego, na ten pojazd oraz na RPGa. No i niestety chyba nic nie trafimy. Ale ważne, że mamy Phantom Cara, co nie? I lecimy stworzyć lobby. Zagramy sobie The Plains. Dobra, my już jesteśmy w grze. Ja sobie wyekwipowałem ten samochód, tak? Bierzemy gaz. W ogóle co się stało z tym samochodem? Czemu on tak dziwnie jakoś leży na tym... na drzwiach? O. Dobra. Złóżmy go sobie. Kurde, jaki fajny samochodzik. A maska otwiera się, spoko. To jest ten bagażnik chyba, nie? Tak, dobrze mówię. To tutaj musimy wpakować ten silnik. Oraz to na wodę. O. Taką przykrywkę jeszcze sobie dajmy. Koła zamontujmy. Patrzcie, tu już jest gaz jeden. Czyli jak jest ten samochód, ten, to macie dodatkowy jeszcze gaz. Spoko. I tu drzwi. I zobaczymy sobie, ile ta bestia pali. Tutaj do pełna. Nie krępujmy się. A to drugie sobie zapakujmy tutaj. Aj, w ogóle nie ma za bardzo miejsca, żeby pakować rzeczy, które znajdziemy po drodze.
Ale tutaj myślę, że można przyklejać sobie to. I co, wsiadamy. Od góry chyba też można wsiąść, tak? Tak, zgadza się. Jezus, nie rozumiem, czemu to dali. Tak strasznie zasłania tą kamerę. Ale dobra, podgłośmy sobie, czy ma jakiś efekt, dźwięk, coś takiego. Wow, ma. Nieźle. Ręczny tutaj jest. Jezus, jeszcze ściszę, jeszcze. Okej. Jakie to jest szybkie. Co jest? Na pierwszy rzut oka ciężko się tym prowadzi. Co jest? Aż mi wygłuszyło Robloxa chyba. Wygłuszyło, nie wiem, nieważne. I co? Lecimy, lecimy. Zobaczymy do ilu dojedziemy. Tak strasznie bierze na boki ten samochód. Aha, ja chyba wyłączyłem silnik? Co jest? Czemu tak? Tam w ogóle co się dzieje z tyłu? Samolot spadł. O. Dobra. 180, 200. Patrzcie, ja klikam W. No tak. Tak dziwnie go bierze czasem na boki. O! Na prawo go ściąga strasznie. No szkoda. Ale bardzo fajny samochodzik. Czemu on spada teraz w dół? On gaśnie czy co? Czekajcie, pogłośnię sobie teraz. Oho. Ja nic nie klikałem i on normalnie wcześniej sam zgasł. Jak można zauważyć, 220 na godzinę to jest max. No i patrzcie, zgasł mi. Bez powodu. Nie wiem, czy to jakiś glitch? Poczekajcie. Dobra, już chyba kumam. Czyżby... Nie. Nie rozumiem. Silnik się pali, czy co? No ale jest woda, jak widzicie. To nie mam pojęcia, co się z tym samochodem dzieje. Nie wiem, czy ta gra jest po prostu tak zgliczowana. Ale normalnie sam gaśnie silnik. No dobra, zobaczmy. Raz było 221. Jak będzie spadać, to znaczy, że się gaśnie. O. Gaśnie sam. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem. Aha. Nie wiem, się przegrzewa ten silnik, czy co? Tak 5 sekund wytrzyma 220 i od razu gaśnie. Nie wiem, czy tak miało być, czy... Nie wiem, nie rozumiem. Szkoda, bo fajny samochód. Na dodatek on kosztuje aż 800 robuxów i trzeba wypełnić cały season pass, więc... Czy się opłaca? Myślę, że tak średnio. Tak... No ma swoje wady. Jak widzicie. Dziwny samochód. Może coś zepsuli, nie wiem. Bo ja mam wszystko dobrze na pewno. No. Ściąga mi cały czas ten samochód na boki. Dobra, dojedziemy sobie do tych 5000 i zobaczymy ile pali ten samochód. Bo ja wlałem do cały kanister. 9 litrów.
Nie podoba mi się, że tak cały czas wyłącza się silnik. My już jesteśmy przy rzece. Przy moście w zasadzie. Zwalniamy sobie trochę. O, dobra. Wysiądźmy. O. Akurat się skończyło. Więc chyba tak idealnie wymierzone to jest. Ale dobra, jeszcze musimy tu wjechać. Poczekajcie. Ile mamy? Dobra. No to tak do 6. 6 możemy zatankować idealnie. Wsiądźmy. Podjedźmy. A co tu się dzieje z tą grą? Czemu on się odsunął? Co jest grane? Ta gra jest strasznie zbugowana. No, bierzesz mi ten kanister. Dobra. Możemy podpłynąć? Można, dobra. Ty, patrzcie. Takie dziwne tu jest taka bariera. Co to jest? Mogę podjechać? No, jeszcze mi powiedz, że mam za niskie zawieszenie. Co? Ja to pchnę? Czemu ja to pchnę? Co jest nie tak z tą grą? Ej no, wracaj. Czemu się pali? Czemu się mój samochód pali? Dziwna ta gra. Zresetujmy i zobaczmy, co będzie dalej. W sumie to się nie dziwię, że kiedyś grało 200 tysięcy osób, a teraz ledwo 20. Czy nawet 30. Już wszystko wiem, co się tak naprawdę działo. Ponieważ, po pierwsze, nadal nie rozumiem, czemu odjeżdżał ten most. Ale to zostawmy, to akurat można przeżyć. Ale czemu tam nie wjechaliśmy? Po prostu zawieszenie jest za niskie. A powód dlaczego... Powód, dla którego kasnął nasz samochód jest taki, ponieważ weźmy nasz radiator oraz silnik. Tutaj zamontuję go. Tu mamy radiator. I on, jak widzicie, on jest tu tak dziwnie w ścianie. I on po prostu odleciał. Halo. A on powinien być dokładnie tutaj, żeby po prostu się jakkolwiek stykał z tą rurą, żeby działał on. No i to były w zasadzie takie błędy, które rozwiązałem, myślę, że. Montujemy sobie koła. A nie, czekaj. Ja bym sobie wziął te duże koła. Przynajmniej przednie i zobaczymy, co wtedy. Ja już was nie męczę i skipuję to. Ty, patrzcie. Prawie 300 jedzie. A nawet już ponad. Z tymi kołami. Co jest grane? Ale niestety go jeszcze bardziej ściąga na boczki. Ale myślę, że jest okej na tych większych kołach. Jak on tak ma jechać, to jestem zadowolony. Jeszcze jak wjedzie na ten most. I dobra. O, nareszcie się udało. Tak jak widzicie. Z tymi większymi kołami. Kurde, ta maska. A niepotrzebna nam w sumie. Możemy, nie. Tutaj dajmy. No i płyniemy. O, w dobrą stronę na szczęście. I co? Ja robię cięcie i zobaczymy się, i dokąd dojadę. Myślę, że już
przetestowaliśmy ten Phantom Car, a teraz czas na wagon, tak się chyba nazywał. A jakbyście nie wiedzieli, to umarłem w elektrowni na 7000 kilometrów. Już sobie wyekwipowałem i zaczynamy test ostatniego samochodu na dzisiaj. Tak się prezentuje, tylko nie wiem, czemu w ogóle to nie pasuje te kolory do siebie, ale okej. Wchodzimy i odpalamy. Okej, kolejny unikatowy dźwięk. Tutaj trochę przerobiony sedan chyba. O, ten jest taki stabilny na tej drodze. Ale jest chyba wolny. To bardzo wolny. Oho, rozpędza się. 110... 109. No niestety. Ale jak za darmo taki samochód. Myślę, że naprawdę fajny. No jeszcze samolot wlatuje tu. O, jeszcze sklepik mamy po drodze. To git. Ile zostało nam? No, zżera jeszcze bardziej gaz. A ja mam taki jeden fajny itemek. Zobaczymy sobie, ile jest wart. O, mojego digielka straciłem. Wtedy 2 dolary. Słabo. Klawiaturę 13. A czy ten długopis jest coś wart? 1. Co nie, to się nie opłaca. No i co, myślę, że w tym momencie mógłbym zakończyć odcinek. Samochody wszystkie przetestowaliśmy. Jeśli ktoś miał takie problemy jak ja, no to już rozwiązałem. Myślę, że ten samochód spoko, ale bez szału. A Phantom Car, jak to Phantom Car za 800 Robuxów, spoko, szybki, tylko że niestabilny, no i niskie zawieszenie, ale to można rozwiązać, dając duże opony i co? No i tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Keep the lights on. Keep the lights on. Day out.